z tej strony Pedro i jak to zobaczyłem, to myślałem, że spadnę z krzesła, ponieważ da się w jeden dzień zarobić maksymalną ilość gemów, czyli około 25 miliardów, a jeżeli ktoś się postara, to nawet więcej, dlatego zachęcam was do oglądania tego materiału, bo sposób jest naprawdę mocarny, każdy może go zrobić niezależnie jakie macie pety i 25 miliardów gemów jest wasze, po prostu wczoraj mało co nie spadłem z krzesła, dlatego oglądajcie ten materiał, zostawiajcie suba i łapkę w górę, będę wam za to bardzo wdzięczny i oczywiście w tym materiale rozdam wam również takiego Galaxy Foxa Dark Matter, który jest warty około 300-400 milionów gemów, dlatego zachęcam was do oglądania, bo to najlepszy pet w grze i nie dosyć się dowiecie o sposobie jak zarobić gemy, to jeszcze możecie wygrać peta za darmo, ale ten sposób to jest naprawdę widzowie masakra. Wczoraj pewien użytkownik zaproponował mi 75 miliardów gemów za tak naprawdę moje 2 dni pracy i myślałem wtedy, że spadnę i faktycznie tak to działa. Wszystko będziemy opierali na bardzo, ale to bardzo łatwym handlu, zaufajcie mi. Czym będziemy handlować? Pewnie myślicie, że jakimiś najlepszymi petami. Nie, właśnie tu jest widzowie wszystko pogrzebane, że nie będziemy dzisiaj handlowali najlepszymi petami. To pewnie zapytacie, jakimi petami będziemy dzisiaj handlowali. Otóż widzowie, będą to zwykłe, najprostsze pety nawet z tego pierwszego świata. Naprawdę widzowie, coiny w tym świecie zarabia się dosłownie w sekundę i dzięki temu możemy zarobić dużo, ale to dużo gemów. I teraz pewnie też pytacie, jak to robić, jak zarobić te 25 miliardów, bo to jest przecież najważniejsze. Widzowie, tym sposobem są pety indeksowe. Jak wiecie, update jest jutro, tak naprawdę o godzinie 18:00. Pamiętajcie, jeżeli nie wiecie jak się przygotować do update, to odsyłam was do odcinka poprzedniego. Ale pety indeksowe. Bardzo duża część graczy rzuciła się teraz na indeks. Zobaczyli, o nie, jeden dzień do update'u, przydałoby się mieć maksymalną ilość petów, potrzebujemy indeksów. I gracze rzucili się widzowie na ten indeks, naprawdę tak się rzucili na ten indeks, w szczególności za granicą. To po prostu jest hit, naprawdę widzowie hit. Ludzie za takiego Dark Matera, zwykły Dark Matter, bany, zwykły widzowie Dark Matter bany, którego jesteśmy w stanie dropnąć z tego pierwszego jajka na 28%. On chodzi po, nie wiem, 10 milionów gemów, 20 milionów gemów, 50 milionów gemów, naprawdę widzowie. W zależności jakiego znajdziecie kupca, jak pewnie też wiecie, ludzie teraz mają horrendalnie duże ilości w banku gemów, ponieważ te gemy im pozostawały po tym kopiowaniu i tak dalej, ale to nie są wcale gemy gorsze, prawda? Więc ludzie naprawdę teraz nie uważają na różnego rodzaju, nie wiem, że cena jest duża czy coś takiego, po prostu macie tego peta, to od was kupują, zaraz wam pokażę oczywiście jak też wystawiać te pety i tak dalej, żeby wam schodziły jak najszybciej i teraz widzę, wam też coś pokażę. Ja od właśnie tych 2 dni robię coś takiego jak Projekt Index. Projekt Index, Projekt Pet Collection, jak zwał tak zwał. W banku swoim widzowie mam około ponad 650 petów. 650 petów, najróżniejszych petów, oczywiście do indeksu, czyli sama ta moja kolekcja jest w stanie dać maksymalny poziom indeksu dla kogoś. I właśnie za tą kolekcję jedna osoba proponowała mi 60 miliardów gemów, a druga 75 miliardów gemów. Jak widzicie, ja już mam 2 miliardy w banku i 4,5 miliarda na swoim koncie głównym, więc, bo troszeczkę sprzedałem, chciałem zobaczyć, czy ten sposób działa i naprawdę około miliarda gemów zarobiłem w godzinę, nie? I to tak też się jakoś mega nie starając, miliard gemów w godzinę. Tak, widzowie, nie jest to clickbait, po prostu, jak to robicie? Musicie, najlepiej widzowie, zróbcie sobie tak, że załóżmy w jeden dzień sobie skompletujcie każdego peta z tego pierwszego światu, załóżmy. Tamtych petów nie musi być, tak szczerze. Wystarczy, że ogarniecie te 16 jajek, które tutaj są. Oczywiście zasada jest standardowo ta sama. Ze zwykłych jajek dropicie do momentu, widzowie, aż wam wydropi każdy pet, na przykład tutaj jest 5 petów, czyli do momentu, kiedy wylecie was wszystkie te 5 petów po jednym, wtedy już przestajecie otwierać to jajko. Robicie tak samo tutaj, wszędzie robicie tak samo, do momentu, kiedy wam nie wylecą wszystkie pety z podstawowego jajka, dropicie. Legendy też. Pamiętajcie, widzowie, że teraz nam to Preston jeszcze ułatwił razy 3 laki, czyli legendy się dropi dużo szybciej. Razy 3 razy tak naprawdę szybciej. Mówiłem, widzę wam o tym od samego początku, że osoby, które uzupełniają indeks, na tym skorzystają, inne osoby na tym nie skorzystają i więc uzupełniajcie indeks. Uzupełniajcie, widzowie, swoje indeksy,
żebyście też mieli swój indeks maksymalnie na widzowie na najwyższym poziomie. I mało tego, nie dosyć, że wy sprzedacie potem te pety komuś, bo nie wypożyczacie tych petów, to też jest ważne. Dużo osób będzie chciało tylko wypożyczyć te pety, ale wypożyczenie mniej kosztuje. Pamiętajcie o tym, że za wypożyczenie wam dadzą mniej, no chyba, że za wypożyczenie tych petów dadzą wam jakąś horrendalną ilość gemów, to wtedy też bierzecie. Ale nie dosyć, że zarobicie na tym serio chorą ilość gemów, to jeszcze uzupełniacie swój indeks. Pamiętajcie o tym, widzowie, że jeszcze dzięki temu sposobowi uzupełniacie swój indeks, nie? Mi brakuje już tylko ekskluzywów, więc wiecie, mi już to obojętne z tym indeksem, ale naprawdę. O, to jest tak OP sposób, ludzie tam mają tyle gemów i tyle gemów wam są w stanie dać, że to jest, widzowie, hit. Jak otwierać jajkę golden, bo powiedziałem wam, jak się otwiera zwykłe jajka. Musicie otworzyć, widzowie, zwykłych tych jajek wszystkie, tak żebyście mieli wszystkie pety ze zwykłych jajek. I teraz tak, jeżeli chodzi, widzowie, o goldeny, no to musicie wydropić, jeżeli macie Game Pass Magic X, ten Game Pass tutaj, ale pewnie mało osób go ma, to będziecie otwierali trochę inaczej, ale ja się teraz skupię na osobach, które nie mają tego Game Passu. Widzowie, wtedy musicie otwierać tak, żebyście mieli każdego goldena po 7. Musicie mieć na przykład tego kota 7 razy, tego psa 7 razy, banego 7 razy, white banego 7 razy i dalmatyńczyka 7 razy. Pewnie teraz zapytacie, dlaczego akurat po 7? Już wam tłumaczę. Żebyście z 6 goldenów zrobili rainbowa i żeby wam został jeden golden i przez to będziecie mieli zwykłego peta goldena i rainbowa. Jeżeli byście chcieli, widzowie, robić dark matery, chociaż tych dark materów nie musicie robić, ale jak zrobicie dark matery, to naprawdę macie taki zarobek. Widzowie, zrobienie tych dark materów to jest taki zarobek. Pamiętajcie, że dark matery robicie oczywiście na darktechu, którego macie tutaj. Myślę, że każdy ma już dostęp do darktechu. Darktech jest, widzowie, tutaj. I robicie. Pamiętajcie, żeby wtedy sobie ogarnąć 6 rainbowów, żeby mieć, widzowie, to na 30 minut. A, i jeszcze tylko możecie na przykład, załóżmy, w cudzysłowiu, koledze dać pety, albo na drugie konto, no wiadomo, i po prostu tam też w tej maszynce klekocicie, nie? I wtedy robicie 12 petów zamiast 6, bo możecie tak naprawdę sobie wysłać te pety na multika i na przykład na telefonie, albo na telefonie brata. O, to nie będzie, że multikonto i że ban. To na koncie brata sobie tutaj też przechodzicie i też robicie na przykład ten, nie? Pety i już zamiast 6 dark materów robicie 12 i to wam zajmuje 30 minut, czyli w 30 minut jesteście w stanie zrobić 12 dark materów, a tutaj tych petów w pierwszym świecie nie mam pojęcia, ile jest, tak szczerze widzę, pewnie po 5 w każdym jajku około, jajek jest 16, 80, czyli tak naprawdę w 2 godziny jesteście w stanie, widzowie, zrobić wszystkie te, nie no, w 2 godziny to przesadziłem, 80 na 12 to jest około 7, niecałe 7, więc 7 razy 30, nie no, widzowie, no trochę przesadziłem, ale no wiecie, o co chodzi, nie? 3,5 godziny mi to około wyszło na takim szybkim chłopskim liczeniu. 3,5 godziny jesteście w stanie zrobić wszystkie dark matery w pierwszym świecie, czyli w około 3,5-4 godziny jesteście w stanie zrobić wszystkie pety z tego worldu i potem wchodzicie sobie, zaraz wam pokażę, gdzie wchodzicie i gdzie to sprzedajecie, ale naprawdę, taki komplecik pierwszych wszystkich jajek, nie wiem, ile mam to zależy od kupca, nie? Ja widziałem takich, co kupują po 5 miliardów, ale nie szukając, widzowie, nie szukając, bo na to, jak mówiłem, jest ogromne zapotrzebowanie. O tym mówiłem, że jest potrzebne zapotrzebowanie ogromne, bo za granicą oni zlekceważyli ten indeks i teraz się tak naprawdę ogarniają przed update'em. Kurde, chciałbym mieć na update jak najlepsze pety, jak najwięcej petów założone i skoro mają gemy, no to chcą kupić, a skoro to są lenie, to im się nie chce tego robić, więc my to będziemy robili za nich. Dobra. Więc mówię, taki komplecik 5 miliardów gemów, myślę, że na spokojnie ktoś wam za granicą za to zapłaci. I teraz tak, a jeżeli nie 5 miliardów, to 4, ale to i tak, widzowie, słyszycie, jakie to są horrendalne liczby gemów. Za kilka godzin, a w Pet Simulatorze X teraz nie ma co robić. Dobra, więc teraz tak, widzowie, jak macie tutaj, oczywiście sobie wchodzicie tutaj, widzowie, wchodzicie tutaj, jak macie zwykłego Pet Simulatora X, tak? Macie zwykłego, widzowie, Pet Simulatora X, to klikacie oczywiście tutaj, schodzicie na dół i macie Official Big Games Community. To jest Discord, na którym będziemy sprzedawali pety. I teraz, gdy już wejdziecie na tego Discorda, będziecie się musieli tam zweryfikować, ale to jest naprawdę banalnie proste, nie? Przechodzicie na tego Discorda sobie tutaj, tylko czekajcie, ja sobie coś... O, niestety nie mogę tak zrobić, więc będziecie po prostu widzieli z godziną. I teraz tak, widzowie, tutaj jak już się zweryfikujecie, macie coś takiego i macie, widzowie, Pet Simulator Slow, Pet Simulator Fast.
To są dwa czaty, na których będziecie oczywiście sprzedawali te pety. Na Pet Simulator Slow będzie cooldown około 15 minut na pisanie, czyli tutaj na przykład piszecie, nie? Selling all pets to index spawn world, no nie? I jeszcze piszecie price, nie wiem, price 5B, nie? 5B, czyli 5 miliardów oczywiście. No i widzowie, po prostu wystawiacie, tylko że na Pet Simulator Slow musicie mieć oczywiście jakiś obrazek, czyli najlepiej zróbcie zdjęcie waszych wszystkich petów, jakie udało wam się wydropić. Dodatkowo na Pet Simulator Fast macie około 5 minut cooldownu i po prostu tutaj piszecie tą samą wiadomość, tylko że piszecie oczywiście ją, widzowie, bez już zdjęcia, bo tutaj ze zdjęciem wam nie przejdzie i możecie na przykład 3 razy napisać tą wiadomość. Załóżmy tak, sobie kopiujecie i robicie, nie wiem, tak i tak, żeby ludzie po prostu bardziej to widzieli. Dobra, przechodzimy, widzowie, na Pet Simulatora X, więc to już wam pokazałem, gdzie to sprzedajecie, pokazałem wam, jak to zarabiacie. Oczywiście robicie to na zwykłym Wordzie, robicie to też, pamiętajcie, że możecie to też robić na fantazy w Wordzie, widzowie. Na fantazy Wordzie jest 2 razy mniej jajek, ale ludzie nie patrzą na to, czy to jest spawn Word, fantazy Word czy tech Word. Oni po prostu kupują, widzą, kurde, wszystkie pety z fantazy Wordu, na przykład nie będę musiał tego robić. Super! Mi zrobienie wszystkich petów z fantasy worldu, łącznie z myfikalami. Wy pamiętajcie, że nie musicie robić tych myfikali, ale i łącznie z myfikalami. Wiecie, i tak naprawdę 70% mojego czasu, jakie tutaj spędziłem, to na dropieniu tych wszystkich myfikalów, bo myfikale też robiłem, zwykłe golden i rainbow myfikale. Wszystkie je wydropiłem i widzowie, zajęło mi to 4 godziny z myfikalami. Bez myfikalów na spokojnie w 1,5 godziny bym to wszystko zrobił, nie? W godzinę nawet bym to zrobił, tylko że ja mam game passy, a wy pewnie nie macie game passów, więc wam to zajdzie też około 3 godzin. Ale macie, widzowie, wtedy też tyle gemów, widzowie. Za, naprawdę, za myfikale jakiegoś starego w wersji Dark Matter jesteście w stanie zarobić kilkaset milionów gemów. To jest po prostu piękne, to jest po prostu chore, widzowie, 25 miliardów gemów w jeden dzień, tak da się to zrobić z moim poradnikiem. Dobra, teraz widzowie, oczywiście obiecałem wam konkursik na takiego peta 300 miliardów statystyk, bo one mi są na razie niepotrzebne, więc wam je rozdaję. Jak je wygrać, widzowie? Banalnie proste. Zostawiacie suba na kanale, najlepiej z dzwonem, musicie to zrobić, bez tego nie wygracie. Łapeczka w górę pod tym materiałem musi być i w komentarzu musicie napisać słowo gemy oraz wasz nick z Robloxa. Za 3 dni około będę losował zwycięzcę, kontaktował się z nim na Robloxie, dlatego spieszcie się, bo macie około 3 dni i widzowie, pamiętajcie o tym, żeby zaproszyć znajomych. Wtedy oni też się dowiadują o sposobie na gemy, mogą wam pomagać z indeksem. Pamiętajcie, że możecie znajomych, widzowie, możecie to otwierać ze znajomymi, na przykład dzielicie się. Dobra, ja otwieram te pierwsze 4 jajka, ty te 4 kolejne i robicie to 2 razy szybciej. O tym pamiętajcie, pamiętajcie też o tym konkursie, tak jak mówiłem, sub, łapka w górę i w komentarzu piszecie gemy oraz wasz link z Robloxa. Losowanie będzie za 3 dni i w opisie macie również link do mojego Discorda, na którym właśnie też was informuję o odcinkach, o live'ach, o prywatnym serwerze Pet Simulator X. Konkursy są tam na Robuxy, gemy, pety i tak dalej. Dlatego wbijajcie, bo konto Discord jest darmowe, a naprawdę szkoda, jakby was to ominęło. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeszcze tam w komentarzu możecie napisać, czy sposób wam się podobał. Trzymajcie się, do następnego razu. Siemano, pa pa.